Orientuj się. Matura jest raz w życiu. Potem spadamy na całe lato do dębek. Dębki! Dowód osobisty. Stan wojenny został zawieszony. Gówniarza trzeba nauczyć noszenia dowodu. Proszę wysiadać. Mamy kłopot związany ze sprawą Grzegorza Przemyka. Towarzysz generał Kiszczak u siebie? Ile? 60 tysięcy. Ale to przecież nie jest sprawa polityczna. Teraz już jest. Tak? Jest świadek. Menel z Siedlec po podstawówce. Taki świadek. Trzeba zachować zdrowy rozsądek, żeby prawda przetrwała i trzeba Jurka schować i to szybko. Pani Barbara Sadowska? Szukam mojego syna. Jurek jest bezpieczny. To są bliscy znajomi księdza Popiełuszki. Działamy dwutorowo. Szukamy najmniejszego punktu zaczepienia, czegokolwiek, jakiegokolwiek brudu, haka. Po drugie, opracowujemy właściwą wersję wydarzeń, czyli tak zwaną wersję pogotowie. Z całej siły! Gośka, oni tu są. Byli tu po ciebie. Tata, mną się już nikt nie będzie interesował. Ja już zeznałem w prokuraturze, wszystko powiedziałem jak było. Jak prokuratura umorzy, to co, wy będziecie aferę robić? Będziecie CIA o pomoc prosić? A kiedy przyjdzie po mnie, zegar mi światła purpurowy, wyjmij zamykać błęki w głowie, to będę jasny i gotowy. Coś się głupia babo chyba pomyliło. Jestem świadkiem niepodejrzanym. A ja jestem prokuratorem i moim obowiązkiem jest sprawdzić wszystkie możliwe wersje zdarzeń. Zaczynamy.